Tragedia na drodze. Wjechał w stojącą koparkę bielsko-biała. Auto wjechało w koparkę. Nie żyje 45 latek. Nie żyje 45 letni mężczyzna po wypadku, do którego doszło w niedzielę nad ranem na drodze ekspresowej jest jeden w bielsku białej. Kierowca Renault uderzył w koparkę, która stała na pasie wyłączonym z ruchu. Ustalamy okoliczności wypadku. Z nieustalonych przyczyn mężczyzna na prostym odcinku drogi S1, jadąc w kierunku Cieszyna, wjechał na pas wyłączony z ruchu i zderzył się z zaparkowaną tam koparkę. W samochodzie znajdował się jeszcze pies. Zwierzę także nie przeżyło zderzenia poinformował rzecznik bielskiej policji aspirant. Sztabowy. Roman Szybiak. Policjant dodał, że na miejscu był prokurator. Droga ekspresowa S1 przebiega od Pyżowic do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.